pewnym momencie stało się to, co w jakiś sposób rozpoczęło się całkowitą zmianą w moim życiu. Otóż w pewnym momencie poderwał się ten widzący, klęknął, podniósł głowę, uśmiechnął się przepięknie i zaczął z kimś rozmawiać. W tym momencie zaległa zupełna cisza. Kapłan franciszkanin z Medjugorje, który był obok tego widzącego, wziął mikrofon i powiedział, że Matka Boża właśnie przyszła, jest wśród nas, żebyśmy wszyscy przyjęli ją w swoim sercu, w zupełnej ciszy. I pamiętam, że stałem. Ludzie klęknęli wokół mnie. Za bardzo nie chciałem się klękać, bo to ostre kamienie. Ale patrzyłem na tego widzącego i w pewnym momencie uświadomiłem sobie, że on naprawdę z kimś realnym rozmawia. Patrzyłem na jego oczy, patrzyłem na jego twarz, patrzyłem na gesty, mimikę. I w pewnym momencie, stojąc tak przed nim, obok tego niebieskiego krzyża, odczułem, jakby ktoś przy mnie stanął i mnie przytulił, objął ramionami. I wiedziałem, że to są ramiona kobiety. I wiedziałem, że czegoś takiego jeszcze nigdy nie odczułem, żeby ktoś tak mnie przytulił. Moje serce zaczęło całe dygotać. Łzy napłynęły mi do oczu, zacząłem się cały trząść. I doświadczenie tej czułości, tej miłości mógłbym zwerbalizować w ten sposób. Jakbym usłyszał słowa: kocham Ciebie, zawsze Ciebie kochałam. Jesteś moim umiłowanym. Zawsze byłam przy Tobie. Płakałem, płakałem i płakałem. To było doświadczenie tak nieprawdopodobnie piękne, żeby mógł porównać 15 lat doświadczeń z medytacji dzen, z różnych technik rozwoju umysłu czy potencjału umysłu, który trenowałem wcześniej, do tych kilku minut. Po prostu nie ma porównania, to jest niebo i ziemia, to jest po prostu niebo i ziemia. Mianowicie, jak skończyło się to objawienie, kiedy widzący opisał nam Matkę Bożą, jak ona wygląda, jak modliła się z nami, co nam przekazała, ludzie zaczęli schodzić z tej góry do swoich kwater. To już było gdzieś tam blisko 23:30, 24:00. Ja nie mogłem się absolutnie pozbierać sam w sobie. Cały czas byłem roztrzęsiony, łzy mi płynęły z oczu. Uświadamiałem sobie, że jestem świadkiem czegoś nieprawdopodobnie pięknego i zastanawiałem się, co dalej z tym zrobić. Kiedy praktycznie zdecydowana większość ludzi już zeszła z tej góry, ja byłem cały czas przy tym niebieskim krzyżu, usiadłem sobie obok na kamieniu, zamknąłem oczy i poprosiłem Maryję tak. Mówię: Maryjo, jeśli to, co tu się dzieje, jest rzeczywiście prawdą, to jest realne, to nie są moje emocje, ty to naprawdę jesteś, przyszłaś, to proszę Cię, żebyś teraz przyszła, ale tylko do mnie. I proszę sobie wyobrazić, że siedząc na tym kamieniu doświadczyłem kolejnego zdumiewającego zjawiska, mianowicie poczułem, jak ktoś usiadł na kamieniu obok, przytulił mnie i tak w tym przytuleniu zaczęliśmy opowiadać, trwać, rozmawiać. To jest tak, jakby zgasło światło, jesteśmy w nocy, w jakimś pokoju, gaśnie światło, nie widzimy siebie, ale odczuwamy każdym włóknem naszego serca, psychiki, ciała, że ktoś jest koło mnie po prostu. Tylko że jest ciemno, ja go nie widzę, ale jest. To było takie doświadczenie. I tam w trakcie tej rozmowy
przestrzeni nieprawdopodobnej czułości, akceptacji, żadnego sądu, potępiania, zmuszania do czegokolwiek, opowiadałem Maryi całe swoje życie. O tym, że chcę, aby to, co teraz czuję, żeby było przez cały czas. Oddaję jej karate, oddaję jej moją dziewczynę, z którą planowałem małżeństwo, oddaję całą moją przeszłość, przyszłość, cokolwiek będę robił, wszystko to chcę jej oddać. I byłem przekonany o tym, to się odczuwa, mówię, każdym włóknem swojego serca, że ona też była bardzo wzruszona i po prostu uśmiechnięta i patrzyła i głaskała mnie. To są bardzo osobiste rzeczy, ale to było niezwykle fizyczne doświadczenie również. Pamiętam potem, gdzieś kilka miesięcy później, kiedy też uczestniczyłem w objawieniu Marii, jednej z widzących, to w trakcie objawienia zaczęła płakać. I po objawieniu pytamy, dlaczego płakałaś? Ona powiedziała, dlatego, że nie umiem wam przekazać, jak bardzo kocha was Maryja. Gdybyście wiedzieli, jak ona bardzo was kocha, płakalibyście i tańczylibyście z radości. Gdybyście wiedzieli, jak ona was kocha. I to jest chyba to, co najbardziej powala tych widzących. Nieprawdopodobna miłość, szczególnie zachwyceni są całą jej osobowością, jej sylwetką, jej oczami. Gdybyś zobaczył jej oczy, jest nie do opisania. Święty Maksymilian Kolbe powiedział kiedyś taką bardzo ciekawą rzecz, że kapłan, który nie ma szczególnego nabożeństwa do Matki Bożej, będzie łowił ludzi na wędkę. Ale ten, kto ma szczególną miłość do Matki Bożej i nabożeństwo do niej, będzie łowił dosłownie sieciami ludzi. I rzeczywiście tak będzie, że w czasach ostatecznych kapłani, którzy będą mieli szczególną relację do Maryi i będą robili wszystko z nią, w niej, przez nią, będą charakteryzowali się niesamowitą skutecznością w zdobywaniu dusz. Raising up the broken tears.